Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informacje dnia. Mija 50 lat od tak zwanego Czarnego Czwartku. Protesty robotników przeciwko komunistycznej władzy zakończyły się tragicznie. Na całym Wybrzeżu zginęły 44 osoby, a dziś odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary grudnia 70 roku. Grudzień 1970 rok. Na ulicę Wybrzeża wychodzą robotnicy, protestują przeciwko podwyżkom cen. Tam krzyczeli, chcemy chleba, wolności i tak dalej, żeby te ceny odwołali, bo to podnieśli to przed Bożym Narodzeniem. Wspomina uczestnik tamtych wydarzeń Edward Formella. Protesty zostały brutalnie stłumione. Na tym moście, przy stacji kolejowej Gdynia-Stocznia, czekały na nich czołgi, czekali na nich uzbrojeni ludzie, żołnierze, milicja. Mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości upamiętniających ofiary tak zwanego Czarnego Czwartku w Gdyni. Zginęło wówczas 10 osób. Ówczesne władze, zaślepione komunistyczną ideologią, zaprzedane sowieckiemu zaborcy, wydały podstępny rozkaz strzelania do bezbronnych naszych braci i sióstr spieszących do pracy. Do dziś ta zbrodnia nie doczekała się sprawiedliwego sądu w polskim wymiarze sprawiedliwości. Dziś modlono się za pomordowanych, ale też za tych, którzy, jak mówił ksiądz biskup Wiesław Szlachetka, tkwią mentalnie w tamtej zbrodniczej ideologii, nadając jej dzisiaj nowy kształt. Kształt ideologii bezwstydu, której celem jest wywracanie hierarchii wartości, dekonstrukcja rodziny, demoralizacja dzieci i młodzieży, szerzenie nienawiści wobec życia tych, którzy sami się obronić nie mogą. Przy stacji SKM w Górze Świętego Maksymiliana w Gdyni odsłonięto dziś tablicę upamiętniającą ofiary tamtych wydarzeń. Skromna, niewielka tablica, ale ilustruje bezmiar bólu, jaki w grudniu 1970 roku zadano nie tylko temu miastu, nie tylko miastom Wybrzeża, ale całej Polsce. To byli młodzi mężczyźni, niektórzy nie byli nawet pełnoletni, zaznaczył prezes IPN dr Jarosław Szarek. Najstarszy ma 26 lat, najmłodszy 15 lat. Ta władza strzelała nawet do dzieci. W wieku 20 lat zmarł Apolinary Formella, został postrzelony w tył głowy. Dziś wydarzenia sprzed lat wspominała jego siostra. To był szok. To był szok dla nas wszystkich. Ja mówię tak, jak powiedziałam, że nie uwierzę, dopóki nie zobaczę jego grobu. Protesty wybuchły także w Gdańsku, Elblągu i Szczecinie. Dzisiejsza rocznica to ważny dzień dla mieszkańców całego Pomorza, mówiła radna PiS w Szczecinie Małgorzata Jacyna-Wit. W Szczecinie ginęli ludzie i w Szczecinie ludzie walczyli o wolność i w Szczecinie ludzie walczyli o honor i o godność i o to, żeby normalnie funkcjonować w życiu. W Szczecinie zginęło 16 osób. To była ta krew, która torowała drogę do polskiej wolności. Podkreślił prezydencki minister Paweł Mucha. Podczas masakry robotników na Wybrzeżu zginęły 44 osoby. Protesty sprzed 50 lat uważa się za początek zmian w komunistycznej Polsce. W Polsce Ludowej mówiono, że to są zakręty historii, czy są to jakieś wypadki. To nie były ani wypadki, ani zakręty historii. To była po prostu walka. Walka, która toczyła się między komunistami, między władzą komunistyczną, która została Polsce narzucona po II wojnie światowej, a narodem, który domagał się suwerenności. Powiedział historyk dr Robert Derewenda. Osoby odpowiedzialne za krwawe tłumienie robotniczych protestów nigdy nie poniosły odpowiedzialności. Czeka nas narodowa kwarantanna. Od 28 grudnia do 17 stycznia zostaną wprowadzone kolejne obostrzenia. Za nami dwumiesięczna walka z drugą falą pandemii. W szczytowym momencie dzienna liczba zakażeń osiągnęła poziom 28 tysięcy. Dzisiejszy raport resortu zdrowia mówi o blisko 12 tysiącach nowych zakażeń i 431 zgonach. Niestety niewykluczone, że przed nami jeszcze trudniejsze dni i tygodnie. Trzecia fala epidemii może doprowadzić do przekroczenia granic wydolności służby zdrowia. Załamanie systemu ochrony zdrowia spowoduje
utrudnienie nie tylko dla pacjentów covidowych, ale również dla tych pacjentów, którzy walczą z innymi chorobami. Już teraz dane dotyczące zgonów są bardzo niepokojące. Według danych GUS-u od 2 do 29 listopada zmarło prawie 60 tysięcy osób. To dwa razy tyle, co w podobnym okresie przed rokiem. Obserwujemy wzrost liczby osób umierających. Nie z powodu rozpoznanego COVID-u, tylko z powodu innych chorób, być może z tego powodu, że ci ludzie nie trafiają do szpitala w odpowiednim czasie. Podkreśla główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban. Stąd dzisiejszy apel ministra zdrowia. Apeluję do każdego z państwa, do każdego Polaka o odpowiedzialność za siebie, za swoich bliskich, za zachowanie, które przestrzega normy i regulacje, które wprowadzamy. Same apele jednak nie pomogą, stąd wzorem innych państw rząd wprowadza kolejne obostrzenia. Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową. Zamknięte zostaną hotele także na ruch służbowy, stoki narciarskie, a także galerie handlowe. Wprowadzone zostaną także ograniczenia w przemieszczaniu się na Sylwestra. Będą one obowiązywały od godziny 19.31 grudnia do 6 rano dnia następnego. Wszystkie osoby, które przyjadą do Polski transportem zorganizowanym, będzie czekała 10-dniowa kwarantanna. Wraz z zapowiedzią narodowej kwarantanny rząd wdraża kolejną tarczę antykryzysową. Na wsparcie będą mogły liczyć te firmy, które nie mogą działać ze względu na wprowadzone restrykcje. Nowa tarcza antykryzysowa opiewa na kwotę prawie 40 miliardów złotych, mówił minister rozwoju, pracy i technologii wicepremier Jarosław Gowin. To już nie jest pomoc skierowana do całej gospodarki. To są środki skierowane punktowo, precyzyjnie do tych branż, które nie mogą w tej chwili prowadzić działalności. Rząd oferuje zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe dla mikro i małych firm oraz bezzwrotną dotację w wysokości 5000 zł dla małych firm. Będą środki także dla wszystkich firm bez względu na rozmiar. To są środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości do 2000 zł. Netto na etat bądź umowę zlecenie. Sejm przyjął także ustawę budżetową z deficytem na poziomie 82 miliardów złotych, zaznaczył minister finansów Tadeusz Kościński. Żebyśmy mieli wystarczająco pieniędzy w razie potrzeby, że gdyby przyszła trzecia, czwarta fala pandemii, żeby w razie potrzeby będziemy mogli finansować sektor zdrowia czy ratować miejsce pracy. Przedsiębiorcy protestują przeciwko dalszym restrykcjom. Wielu z nich twierdzi, że wsparcie państwa nie trafia do wszystkich potrzebujących, a ponadto nie pokrywa całości ponoszonych kosztów i strat. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na rzecznika praw obywatelskich. Jego wybór stoi jednak pod dużym znakiem zapytania. Opozycja nie chce poprzeć jego kandydatury. Sejm już po raz trzeci przymierza się do wyboru nowego rzecznika praw obywatelskich. Pierwszy raz swojego kandydata zgłasza Prawo i Sprawiedliwość. Jego nazwisko rano ogłosił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Minister Piotr Wawrzyk, obecny wiceminister spraw zagranicznych. To bardzo dobra kandydatura, przekonuje poseł PiS Marek Suski. Jest osobą kompetentną, jednocześnie zrównoważoną, taką sympatyczną, też spokojną. Człowiek, który się angażował dotychczas w wiele różnych spraw społecznych, więc to bardzo dobry kandydat. Do wyboru nowego rzecznika potrzebna jest zgoda Senatu, gdzie większość ma opozycja. Platforma Obywatelska nie poprze kandydata Zjednoczonej Prawicy, zapowiada przewodniczący Borys Budka. Po raz kolejny bardzo ważną instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich traktuje jako instytucję zupełnie niepotrzebną, wysyłając tam kandydatury niepoważne, które są z góry nastawione na porażkę. Także Lewica odrzuca kandydaturę ministra Piotra Wawrzyka. Prawo i Sprawiedliwość próbuje upolitycznić Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, zgłaszając polityka, a nie rzecznika.
nie osobę, która będzie interesowała się problemami społecznymi, ale będzie walczyła o interesy Prawa i Sprawiedliwości. Wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i Lewicy jest mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Nazywana jest niezależnym kandydatem organizacji społecznych, jednak od lat współpracuje z obecnym rzecznikiem Adamem Bodnarem. Dwukrotnie większość sejmowa odrzuciła jej kandydaturę. Sejm nie powołał pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Minister Piotr Wawrzyk w przeszłości był związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. To jednak nie przekonuje ludowców. PSL tej kandydatury nie poprze, tym bardziej, że jest to wychowanek Polskiego Stronnictwa Ludowego, który na pewnym etapie Polskie Stronnictwo Ludowe zdradził i to zdradził w sposób bardzo, bardzo bym powiedział, nie fair. Maleją zatem szanse na wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Tymczasem konieczna jest zmiana, wskazuje profesor Mieczysław Ryba. Urząd ten powinien chronić obywateli przed nadużyciami w systemie państwowym, jakie się mogą zdarzać. Natomiast ostatnie lata on był wykorzystywany ideologicznie, czyli za prawa człowieka uznawano pewne rewolucyjne tezy charakterystyczne dla seksualnej rewolucji neomarksistowskiej i w odniesieniu do tego próbowano robić akcje czy prawne, czy propagandowe. Cały czas obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich pełni Adam Bodnar, którego kadencja zakończyła się we wrześniu. W Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozpatrzenie wniosek posłów PiS dotyczący zbadania konstytucyjności ustawowego przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2021 rok. Deficyt budżetowy ma wynieść 82 miliardy 300 milionów złotych. Posłowie przyjęli dziś ustawę budżetową na 2021 rok. Głosów za 234, 223, przeciw, 1 się wstrzymał. Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2021. To budżet dostosowany do potrzeb społecznych i gospodarczych w okresie pandemii, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych Henryk Kowalczyk. Budżet zakłada deficyt w wysokości 82 miliardów 300 milionów złotych. Ale na tak trudne czasy jest to naprawdę deficyt stosunkowo niewielki. Ten deficyt pozwala na pomoc przedsiębiorcom, zachowanie miejsc pracy. Poseł Henryk Kowalczyk wnioskował wraz z szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszardem Terleckim o głosowanie nad poprawkami do budżetu w grupach. Sejm w jednym głosowaniu przyjął 17 poprawek Prawa i Sprawiedliwości zatwierdzonych wcześniej przez Sejmową Komisję Finansów. Głosowanie grupowe dotyczyło też ponad 800 poprawek opozycji, które nie znalazły aprobaty Sejmowej Komisji. Zdecydowana większość odrzuconych poprawek, czyli 602 poprawki, zgłoszono jako wnioski mniejszości. Ja oczywiście odbieram to jako próbę destrukcji prac parlamentarnych. Wiele poprawek opozycji odnosiło się do budżetu samorządów, a nie do budżetu państwa. Redukcja liczby głosowań wzburzyła opozycję. Chcecie uniknąć dyskusji o najważniejszej sprawie dla Polaków. I proszę, żebyście z tego haniebnego wniosku natychmiast się wycofali. Te kilkaset głosowań jest szansą, że ludzie z powiatów, województw i gmin będą wiedzieli, że walczymy o ich interesy. Sejm nie przyjął wniosku Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie projektu budżetu w całości. Poprawki opozycji odrzucono. W sprawie ustawy budżetowej odbyły się 4 głosowania. To absurd, mówi poseł Konfederacji Krystian Kamiński. Wśród tych 863 mogły się znaleźć takie, które chcieliśmy poprzeć, ale też takie, które chcielibyśmy zagłosować przeciwko. Jak my, jako odpowiedzialni politycy, mieliśmy się zachować? Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk rozważa zawiadomienie prokuratury w związku ze skróceniem procedowania ustawy. Szef Platformy Borys Budka złożył wniosek do Senatu o zwiększenie wydatków na służbę zdrowia. To odrzucił dziś Sejm. Zwrócę się do demokratycznej większości w Senacie i poproszę o to, by te wydatki na służbę zdrowia zostały zwiększone o co najmniej 6 miliardów złotych. Według ministra finansów nakłady na ochronę zdrowia wzrosną o około 11,5 miliarda złotych. Będą środki na programy społeczne, mówi wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Teresa Wargocka. W budżecie jest 41 miliardów złotych na program Rodzina 500+. Kolejne wsparcie to jest 1,4 miliarda złotych na program Dobry Start. Finansowana będzie 13. emerytura, a w planach jest także 14. Dalej wspierana będzie polska armia, zaznacza poseł Prawa i Sprawiedliwości Sylwester Tułajew. To kolejny rok, kiedy
ponad 2% PKB przeznaczamy na siły zbrojne. Przyjęte poprawki przesuwają środki w ramach budżetu. 738 tysięcy złotych z wydatków Kancelarii Senatu i 7 milionów złotych z wydatków na oświatę trafi na pomoc Polakom za granicą. 8 milionów złotych z wydatków na partie polityczne trafi do NIK-u na wsparcie procesów kontrolnych. 40 milionów złotych z rezerwy rządowej przesunięto na aktywizację osób starszych. To dobry budżet, mówi ekonomista Artur Beń. Są utrzymane inwestycje, co jest podstawą tak naprawdę rozwoju kraju. Ten budżet, pomimo tego, że jest trudny, jest budżetem, który broni nasz kraj przede wszystkim przed recesją. W ustawie budżetowej założono, że PKB wzrośnie o 4%. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług wynieść ma 1,8%, a przeciętny wzrost wynagrodzeń sięgnąć 2,8%. Jak zaznacza ekonomista dr Krystian Mieszkała, to jedynie optymistyczne prognozy, które pomimo pandemii mogą być realne. Bazując na obecnym roku oraz na bardzo dobrych wynikach polskiej gospodarki w przeciągu ostatnich lat. Teraz ustawa budżetowa trafi pod obrady Senatu, który ma 20 dni na jej rozpatrzenie. Korzystne dla Polski orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał uznał, że na podstawie informacji o nieprawidłowościach dotyczących sądownictwa nie można odmówić wykonania każdego europejskiego nakazu aresztowania. Holendrzy przegrali w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odmowy wykonania europejskich nakazów aresztowania, które wydały dwa polskie sądy. Unijny Trybunał nie podzielił zarzutów sądu w Amsterdamie, który w pytaniach prejudycjalnych podważał niezawisłość wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W orzeczeniu TSUE podkreślił, że na podstawie informacji o nieprawidłowościach dotyczących sądownictwa nie można odmówić wykonania każdego europejskiego nakazu aresztowania. Sędziowie unijni wyjaśnili, że odmowa może nastąpić tylko w przypadku zaistnienia poważnych i sprawdzonych podstaw. Mowa o przypadkach, gdy osoba objęta europejskim nakazem aresztowania ze względu na nieprawidłowości w sądownictwie jest narażona na ryzyko naruszenia prawa do rzetelnego procesu. To wielki sukces Polski, twierdzi minister Michał Wójcik. Spektakularna porażka Holendrów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wykonania europejskich nakazów aresztowania wydanych w Polsce. Zarzucali Polsce brak praworządności jako ogólną podstawę odmowy wykonania. Sąd zmiażdżył ich stanowisko. To także wielka porażka polskiej opozycji. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta zaznacza, że Trybunał potwierdził swoje stanowisko z 2018 roku, a przez dwa lata w żadnej ze spraw nie stwierdzono ryzyka braku niezawisłości konkretnego polskiego sądu w konkretnej sprawie. Przez dwa lata stosowania tego wyroku prawomocnie w ani jednej sprawie, wedle moich informacji, nie odmówiono wykonania ENA właśnie stosując ten test, co pokazuje, to jest naprawdę faktyczny taki dowód, który ciężko podważyć, że wszystkie te bajki o braku praworządności w Polsce można włożyć między książki. To potrzebne orzeczenie Trybunału także w kontekście kolejnych europejskich nakazów aresztowania, dodaje radca prawny dr Grzegorz Skrobotowicz. To bardzo ważne orzeczenie, bo gdyby zapadło ono z inną treścią, no to inne sądy europejskie mogłyby odmawiać wydania obywateli polskich, czy też osób objętych europejskim nakazem aresztowania przed oblicze sądów polskich. To holenderska prokuratura zwróciła się do sądu rejonowego w Amsterdamie o wykonanie dwóch europejskich nakazów aresztowania z Polski, a sędziowie holenderscy zwrócili się do TSUE. Przekonywali, że zmiany przepisów prawa, jakie zaszły w Polsce, nie gwarantują żadnej osobie oskarżonej przed naszymi sądami prawa dostępu do niezawisłego sądu. Polskie władze uznały te zarzuty za polityczne i podkreślają, że sądy są niezawisłe. To były informacje dnia. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.